No i zaczynamy. Czy ktoś jest wykryty? Chyba nie. Nie ma też czołgu lekkiego. STRV. Monster gra na STRV-ale. Błyskawice dwa razy fosz, czy ja dobrze widzę? Chyba tak. Wszyscy grają wokół linii 1, 2, 3. I to trzy błyskawice podjeżdżają. Rex, Arczaki, Pansfury. Bardzo agresywnie. MX-50B wybrane. Po co jest MX-50B? Zobaczymy. Kesaj na foszu, Tisek na foszu. Kontra Batchat i MX-50B. Tisek, przebicie kolejne. Odpalił sobie perka. Liechu teraz strzela do fosza, który ma odpalonego perka, to mu kompletnie nic nie da. Nie rozumiem. Teraz strzelanie w Tiantiana, jest potrójna presja zajęcia bazy, ale Polacy na razie całkiem chyba dobrze się wymieniają z tego co patrzę, chociaż fosze chyba nie mogą nikogo wjechać. Teraz jest najważniejszy repusz i wjazd we środek i rozwalanie Reina. Jest pierwszy cel zniszczony. Pan Sfury jedzie dalej, MX-50B ładuje, Tisek ładuje swój magazynek, więc będzie bezużyteczny. Ale chcę chyba trochę pozbierać tych uszkodzeń. Pink Fan do garażu jest odsyłany. Mamy przewagę jednego czołgu, bo Pan Sfury w międzyczasie zginął. Liechu na swoim jakimś 50 będzie ładować. Batchat kończy przeładowanie, jedzie w Kecaja. Kecaj jest dobity, bardzo ważny strzał z od Hejta. I mamy sytuację 4 na 3. Jeden czołg więcej dla Polaków, ale Chucky jest na jeden strzał. Nie trafia Luyun w Monstera. Nie przebija Luyun Monstera. O nie, oj, przebił teraz. Tak jest, ale jest Chucky, na którego zabraknie mu ten jeden pocisk, który mu nie siadł. I Chucky przebija przepotężnie Luyuna. No i mamy przewagę. Mamy raczej pierwszą rundę wygraną dosyć pewnie. Ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego tutaj wybrali tego MX-50B. Co było tutaj celem w tym zagraniu? Tym bardziej, że ten MX-50B strzelał do fosza, który miał perka. Bardzo sprawnie, taktycznie zagrało hit and run. Wyciągali czołg po czołgu i mają pewne pierwsze zwycięstwo. Kolejna runda. I co my tu mamy? I ten run znowu... Chociaż nie do końca, bo teraz IS-7 jedzie bardziej pod radio. Chyba będzie to zbierać Piotr. Tak jest, Piotr zbiera radio, 268 też zbiera radio po drugiej stronie. I Piotr zbił bodajże. Piotr chyba też nawet zaświecił te dwa czołgi, albo Centurion na X. Może Centek X to zbił. Tisek podjechał już blisko, znowu MX-50B, w którym gra Liechu. Pan Sfury z wymianą z Reinem. Monster na swoim centku zbił hajakami radio, ale radio zostało zabrane. Podjeżdżają te czołgi środkiem. Tam są dwa obiekty 268V4. Szybka reakcja ze strony hit and run. Dojeżdżają od razu pod tego kapa. Trzy czołgi przejmują bazę. Na środku IS-7 kontra 2x268. Tisek się wymienia. Tisek odpalił perka. Tisek zebrał kilka strzałów. W tym momencie pan Sfury chyba powinien coś tutaj nam wykombinować z Rexarem i Chuckiem. MX-50B wychyla się od góry, Tisek ładuje. Rain będzie trochę fokusowany, Rain podjeżdża bardzo blisko. Liechu obrywa, minus 1530. Wystrzelił dwa pociski, zrzucony został nalot. Polacy cały czas tu agresywnie będą grać. Liechu ma dwa pociski. Dojeżdża Kesai na włączonej umiejętności. Ten AMX, pytanie jakie te pestki sprzeda, komu? Jest celowany range, czy zostanie to przebite? Nie, nie trafiony, bardzo ważny strzał przez nie wiem kogo, bo nie widzę. Rexar się wychyla, Rexar przebija, kolejny czołg wyjeżdża, zbiera. Pan Sfury to jest, Kecaj walczy z Luyunem na 277. No i wygląda to naprawdę dobrze. Polacy rozwalają czołg za czołgiem, a Chińczycy nic nie odpowiadają. Luyun tego też nie przeżyje. Kesaj znowu z odpalonym perkiem. I mamy tutaj deklasację tak naprawdę na wszystkich frontach. Ja myślę, że Chińczycy przegrywają te spotkania czołgami przede wszystkim. Oraz tym, że ewidentnie boją się grać. A Polacy na pewniaka
Wychylają się, tu odpalają odpowiednie perki foszami, zbierają, rozdzielają uszkodzenia, kolejne czołgi się wychylają, kolejne fragi robią. Ataki pojedynczy 277, co może tam zrobić takiemu foszowi, albo MX-50B foszowi, czy tym niszczycielom. No i Polacy pewnie lepszym składem dominują, rozjeżdżają, wygrywają 2-0. Czekaj, bo zobacz, 6 czołgów wykrytych, później cię powiem. 6 czołgów wykrytych hit and run, czyli tutaj RHM zaświecił te pojazdy. Wie dosyć sporo Ksyhong, ale jak na to zareaguje? Zobaczymy. Hit and run z EBR-em, otwarcie, po radio. EBR dostaje raz, RHM go kontruje, błyskawice, Lujun wyrwie jednego, drugiego, trzeciego, prawie teraz trzeciego, Luja po prostu od tych błyskawic. I Monster wjeżdża na środek, będzie odbijać środek, te błyskawice odbijają środek. 60 TP da jeden strzał, ale to będą czołgi, które chyba dużo nie spłacą tego wjazdu. Tam jest Fosz, tam jest Batchat. Pytanie, jak się to ułoży, bo w sumie te czołgi jednak mogą dojechać i dać sporo na tym środku, ale Brainiac zebrał minus 2300. Oj, oj, oj. Jest szybka decyzja, aby jednak zawracać z tej góry i wracać na środek i to jest bardzo dobra decyzja ze strony Hit and Run, aby się cofać i nie pchać tej góry na siłę. No i tutaj takie ogłuszacze dostał, że nie może przebić teraz coś. Wiemy, że fan z fury zginął, ale przewaga bardzo duża u Hit and Run, troszeczkę zacina i ciężko się skupić. Nie wiem, czy u ciebie dalej tak zacina. Teraz nie, a teraz tak. O, teraz zacięło. Monster teraz wjeżdża błyskawicą. A, w RHM-a strzelił, już myślałem, że nie trafił Tiantiana. No i dużo. Ale nie, tu nie ma co zbierać, tu nie ma co zbierać, Krystian. Tak, to jest powolne wykańczanie biednych Chińczyków. Ciekawe, czy oni też są matematycznymi geniuszami i ci Chińczycy mają w głowie, że a spoko, 4-0 nam wsadzą, a potem oddadzą, także ciekawe, czy tutaj w ich głowach się budzi taki potencjalny tutaj, że tak powiem. Chociaż w sumie i tak by by byli trzeci, więc w sumie nieważne, ale no. Ja tutaj coś czuję, że będzie 4-0, a potem zaczną się kłopoty. Ojojoj, zaświecone czołgi, Hit and Run EBR wjeżdża sobie na górkę, nic nie zbiera za to. Chyba, bo tak ciężko widzieć, oglądać to. Ja nic nie zebrał. I co, jeszcze nie zebrał radia, grają gracze Hit and Run. Dobijają wokół prawej strony plus 3 razy cap, 2 fosze. To jest w sumie przepotężna moc, ale zobacz, że Kecaj za wszelką cenę chciał zbić nalot i nie zbił tego nalotu. Wjeżdża sobie w dwa czołgi i za wcześnie odpalił perka, ale on nie, już nie ma, on już nie regeneruje tego, co zbiera. On teraz będzie tracić. On za wcześnie odpalił tego perka, odpalił perka, jak dostał spota od RHM-a i zobacz, że on za to zginie. Moim zdaniem bardzo słaba gra z Kecaja teraz. Rzeczywiście, wydaje mi się, że tutaj zaczynamy już dążenie do 4 rund dla Chińczyków. 5. Ale teraz jest przejazd po środku i bardzo dobra, błyskawiczna reakcja błyskawicami. No i znowu jedzie polski walec, który powinien chyba rozjechać te czołgi po kolei, chociaż no właśnie, ty se ginie. Pożar na tym trybie to jest coś rzadkiego. Rektor widzimy teraz w tarapatach, aczkolwiek oddaje, jest góra do pomocy. No chyba spora przewaga HP. Tak, już 3000, jeszcze naloty będą zbierane. Myślę, że chińska formacja powinna tą rundę wygrać. Liehu powinien dobić Chuckiego, jest na jeden strzał. I to się udało, Monster wjeżdża w Lujuna. Sprzeda mu. I za 804 zbiorniki, 900 taran. Podpalenie! Luj został podpalony. Kolejne podpalenie w tej bitwie. Dwa podpalenia chyba nie było aż tyle w ogóle w żadnym meczu. Kate wychyla się na pan Surego, nie przebija. Tak, Liehu z góry wychyla się. Oj, nie przebił ktoś. Tiantian wierzy na plecy. Uuu, rozbił się Liehu! Ale nadal sytuacja 4-2.
Nie wiem, kto tutaj próbuje przegrać, ale no jest na razie wyrównanie. No bo jakby nie patrzeć, Hitoran musi jeszcze jedną rundę wygrać. No tak. Się zastanawiam, Kecaj wydaje mi się, że tak mocno się przejeżdżali jak walec, że zapomnieli, że już jest 3-0 i stwierdzili, że muszą trochę przystopować, bo jednak kalkulacje nie będą się zgadzać. Oj tak. Na pewno tutaj dotarły do nich wiadomości, które tutaj kalkulacyjne, które obliczyliśmy. Wydaje mi się, że oni ogólnie tutaj wszyscy oglądają naszego streama, żeby naszą analizę obejrzeć. No i minus monster. Został sam Piotr na eberze. Jan 5 killi może tutaj zrobić specjalistę. Tian. Jedzie, zobacz jaki skupiony. Tian będzie potem dzieciom opowiadał, wnukom. Był taki kolmi Piotr. Jak staranował wielkiego kill. Piotra. Jeszcze to do opowieści. Staranowałem tego zakolaka potężnego. Tak Maciej, w tle jest Lucky Blast. Początek bitwy, chyba Kecaj nic nie zaświecił, tak, nie skorzystał z tego perka. Ale obie drużyny grają wokół kapa. 60 TP bardziej od dołu. W sumie, po co te reklamy? W sumie Ksychon gra bardziej od góry, tam dwie błyskawice, ale one są już wykryte. Oj, teraz uciekają chyba. Ale Fura ma jakiś inny pomysł na tą bitwę. Widać, że się wycofują, będą grali na tych obrzeżach. Tak, pan z Fury jest z tyłem w ogóle. Ale Rexar, czy on zdąży uciec? No właśnie, Hej się wychyla. Tian będzie się wychylać, pan z Fury został w środku. Będą wierzyć pana z Furego. Pan z Fury dostał raz. Dostał drugi raz, trzeci raz. Dojeżdża Centurion. Pytanie, czy ktoś go spłaci, czy zrobimy jakieś fragi. Gracze hit and run. Nie trafia w ogóle ten Centurion Liechu. Pan Sfury długo tutaj nie wytrzyma. Pan Sfury cały czas żyje. To jest niesamowite. Okej, okay, już nie żyje. Nie ma tematu. Po HP to wygląda dobrze dla Hit and Run, ponieważ złapali sobie 60 TP. Tak długo niszczyli pana Sfurego, że potrafi odpowiedzieć. Ale Tisek też jest na dobicie. Tisek jest na jeden strzał. Nikt go coś nie może też dobić. Tian wychyla się, trochę zbiera. Chucky teraz mocno obrywa. Wymieniają się tymi uszkodzeniami. Dojeżdżają resztę czołgów. Piotra teraz kasują. Tak, tutaj Piotr zaraz zginie i będą mogli się skupić na Rexarze. Widzimy, że Liechu cały czas ma dosyć sporą ilość HP na tym Centurionie. Zaraz będzie mógł od prawej grać. Aczkolwiek warto byłoby skończyć Tiska. Właśnie on w tym momencie ginie, ale Kecaj na full HP na tym Erhemie może dużo zmienić. Widzimy, że zaciął się ekran, ale wybuchł ten czołg ostatecznie. Kecaj troszeczkę teraz zebrał. No musi z Centurionem Liechu na pewno zagrać agresywnie w tej sytuacji, bo on właśnie jako jedyny ma HP. Teraz chyba wszyscy będą fokusować Kecaja. Kecaj zgąskowany i tu dużo zależy od tego, czy te peski teraz powchodzą i ktoś został zniszczony. Nie trafił Tian, nie trafił Pink Van. Hej Liechu, muszę podjeżdżać, monster dostaje. Chucky nie ma za bardzo co zrobić, Tian zaraz go przebije, no i niestety, ale zaczyna się ten polski walec sypać. Polacy mieli tutaj przewagę przez większą część tej bitwy pod względem ilości HP. Wracamy do meczu STB1, w którym gra Liechu, błyskawice, też do góry dojeżdża sobie Luyun, monster przyjechał. Hej będzie batchatem grać na niego agresywnie. Hej kontra monster, Liechu zbiera. Tak jest, tutaj wymiany. Piotr minus 1300, minus 1600. Kto da więcej? Chyba już nikt, ale Chucky zaczyna agresywnie grać. Rexar, Piotr dużo zrobił, teraz będzie wjazd hejta. Hejt minus 1400. Zdążył strzelić, ale nie trafił chyba w Piotra. Piotr cały czas się trzyma, hejt będzie ginął. Piotr mocno teraz zbiera, Liechu ginie na STB-ku. Wygląda to, że dominacja tutaj ze strony polskiej. Monster cały czas żyje, to jest niesamowite, że ten budget go jeszcze nie skończył. Erhem wyjechał na plecy, ale ten damage w Erhema nie jest aż taki ważny. Monster teraz dopiero zginął. Luyun teraz zbiera od Piotra. Piotr cały czas żyje i to też jest wspaniałe dla polskiej formacji, ponieważ mają te lufy w grze, potrafią grać dobrego, skoordynowanego wota
i cały czas tutaj rozdzielają te punkty wytrzymałości i wygrywają. Tak, i tutaj dochodzimy do momentu, w których tutaj te cztery rundy są. Zobaczymy, co nam przyniesie dalej ten mecz. Dosyć mocna dominacja ze strony polskiej ekipy tutaj w tym meczu. I widzieliśmy już, jak mocno, jak dobrze zmienili te taktyczne podejście ze względu na tutaj pozycję Kecaja na początku, w porównaniu do tego, jak to wyglądało w pierwszym spotkaniu. No i jadą. Jadą Stormy z Jochem. Envy, ciekawy tutaj wybór. Na co? Na Envy. Co to jest Envy? No ten chyba amerykański czołg w taki zimną No to jest wiedzą. Joch. No. No, to o. Grałem na Jocha. Który no jedzie do góry. A 268 jadą sobie po prostu przez środek. Zobacz, jakoś mają puszują te tak saka. No nie no, grają w kapa po prostu z Jochem, z drugiej strony z Foshem ten, no. Po prostu będą grali agresywnie, będą łapać czołgi. Trochę porozciągana jest drużyna. Sychong, myślę, że mogą tego pusha nie utrzymać. Co prawda mają grilla. Ale jest potrójny kap, tak? I 15 sekund do końca. I Kessel będzie się chyba wychylać Foshem przy budynku. Będzie odcinać te czołgi. I nawet możliwe, że to skapują. Bo Kessel teraz będzie gąskować 705, 268 wjeżdża, będzie blokowany. Czy oni to skapują? To jest pytanie. I tak już jest 4000 przewagi. Zjechali z kapa. Ciekawe. Jadą dalej pod grilla i pod inne żołgi. Ale chyba tego nie utrzymy, jak Sychong. Chyba trafiają jakoś. No, coś tam zdarzy im się trafić, więc... Nie, myślę, za dużo że... przewaga HP, no wydaje mi się, że tutaj nie ma opcji. Myślę, że raczej tu mamy 5-2. Chyba, że tutaj ktoś patroluje. Możemy podziękować 3 lufy Polakom. Przewagi. Motka, ja ci dziękuję za suba. Nie no. Potrafią nawet ustawionej bitwy wygrać. No. Może być. No w sumie wiesz, tam jest ciężko po angielsku pewnie u nich, więc może się nie dogadali. Rektorowi tylko za kole wystaje tutaj na tej kamerie. No piękne POV. Dobrze, że można poznać po fryzurze tutaj zawodników. No to GG. No to mamy. Polskie zwycięstwo, jest wszystko jasne.